Moim i Państwa gościem jest Łukasz. Łukasz eksploruje opuszczone budynki. Witam Cię, Łukaszu. No, witam serdecznie. Jak to się stało, że eksplorujesz opuszczone budynki? Ile lat już to robisz? Ogólnie, jak to się stało, zawsze mnie pasjonowało coś takiego. Pierwszy raz zobaczyłem to po prostu u innego youtubera na kanale. I mogę powiedzieć, że był to żądny przygód. I on mnie właśnie zafascynował. A generalnie pierwszy zamysł był taki, aby po prostu tylko nagrywać opuszczone miejsca dronem z lotu ptaka. No ale niestety drona nie zawsze idzie wykorzystać, bo jeżeli mamy deszczową pogodę, no to nie wzbijemy się w powietrze. No i stwierdziłem, że chyba kupię sobie inny sprzęt i po prostu będę musiał osobiście też takie miejsca zwiedzać, nie? Nie tylko z drona. No i potem przekształciłem nazwę kanału, bo pierwotnie kanał nazywał się z innej perspektywy, czyli z perspektywy drona. No ale potem stwierdziłem, że jednak to będzie kanał urbexowy i śladem właśnie chłopaka z tego innego youtubera postanowiłem zmienić nazwę kanału i zająć się typowo eksploracją opuszczonych miejsc urbexem, nie? A dron wiadomo, służy mi jedynie do nagrywania ujęć z powietrza. A jak zapytam, nie ma No. takich dronów wodoodpornych? Myślę, że takie za 50 tysięcy może byłyby wodoodporne, bo są też i drony pływające, także. No ale no niestety. Oczywiście, jeżeli jest taki mały deszczyk, kropi, no to wiadomo, dronowi nic się nie stanie, ale przy większych ulewach, no to w ogóle nie ma opcji o tym, aby latać, nie? A z kamerą jak najbardziej można wejść, nie? Do środka i eksplorować dany obiekt. A co zaskakuje Cię podczas eksploracji? No powiem Ci, że podczas eksploracji zaskakuje mnie w ogóle stan wizualny tego wszystkiego, jak na przykład natura wdziera się do środka, bo takie budynki są po prostu opuszczone już powiedzmy nawet i 50 lat, i 20 lat. Niektóre budynki są świeże w miarę, ale generalnie najlepsze jest to, jak właśnie natura wdziera się do środka i można powiedzieć, że obiera to co jej, nie? Że to, co my naturze zabraliśmy, to ona wtedy wszystko przejmuje, kiedy ludzi już nie ma w tym obiekcie. No i generalnie bardzo stare artefakty, nie? Które mogą świadczyć o tym, w jakim okresie ludzie żyli po prostu. A jaki najstarszy budynek odeksplorowałeś? No na pewno stuletni. Stuletni budynek i ogólnie budynki przedwojenne, przed pierwszą wojną światową. Bardzo, bardzo stare domy, które już praktycznie, można powiedzieć, upadają. Nic z nich nie zostaje, dachy są zrywane. No i generalnie, kiedy takiego dachu już nie ma, no to budynek, można powiedzieć, jest już stracony na całkowitą zagładę. No ja tam oglądałam opuszczony szpital. No i tak zostawili sprzęt, wszystko jak tak można. Łóżka, przecież nieraz łóżka są potrzebne do szpitali. No to jest właśnie częsta zagadka, którą sobie i pytanie, które sobie też zadajemy, bo rzeczywiście niektóre z tych sprzętów nadawałyby się jeszcze do użycia, tak jak mówisz, te łóżka, albo nawet samo to, że budynek ma dużo pomieszczeń, gdzie można byłoby po prostu ludzi przetrzymać, przechować, utworzyć jakieś tymczasowe lokale do spania. No ale no, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. To jest, mi się wydaje, też ludzkie zaniedbanie i zaniedbanie poprzez samorządy miejskie, gminne. Także dużo aspektów ma tutaj znaczenie, nie? No to jak kazali ludziom uchodźców z Ukrainy brać, to tyle jest opuszczonych budynków, to mogli wziąć te opuszczone. No to nie jest tak do końca, że mogli wziąć, nie? Bo to nie da się tak wziąć. Na pewno są jakieś prawne aspekty, nie? Które trzeba po prostu spełnić. Często jest tak, że właściciel budynku umiera. Rodzina jest cała za granicą i po prostu kontakt się urywa, nie? W ogóle nie wiedzą, co się dzieje z daną osobą. Może jeżeli kontakt się urwał na dobre, to nawet się pewnie nie przejmują tym, że ktoś z rodziny mógł coś zostawić. No a najczęściej właśnie konserwator zabytków trzyma rękę nad niektórymi obiektami. Jeżeli nawet ktoś by miał pieniądze i chciałby po swojemu wyremontować, no to tego niestety nie może zrobić, nie? Musi zrobić tak, jak konserwator zabytków nakaże. A też byłeś w domu Wisielca. Możesz powiedzieć, skąd wiedziałeś, że tam jest dom Wisielca?
Najczęściej takie informacje uzyskujemy od osób, które pochodzą z danej miejscowości albo od osób, które już były w tym miejscu. Z tym, że nie nagrywały film, a na przykład robiły zdjęcia, bo można podzielić nas na dwie kategorie. Są tylko tacy, co robią zdjęcia, a są też ci, którzy nagrywają filmy, tak jak ja, nie? Ja robię wszystko i robię zdjęcia i nagrywam filmy, także jestem wielofunkcyjny. No właśnie, dlaczego wielbiciele urbexu bardzo często fotografują bądź filmują opuszczone miejsca? To takie ważne? Bo powiem ci, że to jest jedyne, co pozostaje po tych obiektach, nie? To jest jedyne wspomnienie, pamiątka. Gdyby nie nasze zdjęcia, to podejrzewam, że wiele osób by nie wiedziało o istnieniu takich miejsc. A często się zdarza, że bardzo dawna rodzina pozna obiekt i naprawdę jest wzruszona i dziękuję za to, że mogła zobaczyć dany obiekt. Ktoś, kto kiedyś mieszkał w pałacu, dworku i niestety musiał opuścić ze względu na stan techniczny taki obiekt. Widzą to na naszych filmach, zdjęciach i są po prostu wzruszeni oraz dziękują nam za to, nie? A więc można powiedzieć, przywołujemy wspomnienia takim ludziom. Byłeś w opuszczonym domu tego mafioza, dziada? Nie, tam akurat nie. I wydaje mi się, że ten dom już chyba jest zburzony, ale nie jestem pewny na 100%. Być może jeszcze jest, ale no nie byłem tam, nie było mi po drodze jakoś. Ciężko jest sobie, wiesz, tak obrać jeden cel i jechać, bo niestety, jak sama dobrze wiesz, na dzień dzisiejszy podróże nie należą do tanich i w pojedynkę jechać taką odległość to też troszkę kosztuje, no nie? A co się czuje, jak się wchodzi do takiego domu, do takiej opuszczonej szkoły albo szpitala? No na pewno ciekawość, adrenalinka i szczęście, że w ogóle się udało wejść, bo często jest tak, że jedziemy do jakiegoś miejsca i nie da się w ogóle wejść. A kierujemy się takimi zasadami, że urbex to nie jest wandalizm i niczego nie zabieramy z takich miejsc. Nie włamujemy się, nie niszczymy, nie dewastujemy, nie kradniemy, zostawiamy po sobie porządek i wchodzimy tylko wtedy, kiedy jest to możliwe. A możesz powiedzieć coś o opuszczonym dworze i tajemniczym dziecku? No mogę powiedzieć, że jest to miejsce bardzo ciekawe i na pewno byłby tam świetny klimat nocą, bo dwór ten częściowo jest spalony i całe to pomieszczenie sprawia bardzo fajną, znaczy fajną, tajemniczą aurę. Te wszystkie podpalone ściany, osmolone odsadzy, odpadająca farba, łuszcząca się farba. No powiem ci, jest to taki postapokaliptyczny klimat. No i co jeszcze? Byś No chciała a wiedzieć o tym miejscu? co z tym tajemniczym dzieckiem? No powiem ci, że do dzisiaj się nie dowiedziałem, co z tym dzieckiem, ale jeden widz okazało się, że jest jakimś potomkiem osoby, która wykupiła ten dworek. Pochodziła prawdopodobnie z Ameryki i po powrocie z Ameryki ten dworek wykupiła. Miała go wyremontować, ale niestety doszło właśnie do pożaru. Część tego dworu, jak widziałaś, spłonęło. No i kurczę, nie wiadomo co dalej. Nie wiadomo co z tym właśnie panem z Ameryki. Wiem tylko tyle, że jest jakiś potomek tego pana. A czy opuszczone więzienia też odwiedzasz? Osobiście nie odwiedzałem, ale są takie w Polsce. Może nie takie, że można sobie wejść po prostu jakimiś dziurami, wybitymi oknami, ale można się umówić z osobami, które opiekują się i pilnują takich miejsc. Albo opuszczoną kostnicę. No, byłem w opuszczonym prosektorium w Legnicy, w opuszczonym szpitalu. Niewiele tam zostało, ale fajny klimacik naprawdę. Czy urbex można uznać za sport ekstremalny? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to sport ekstremalny. Często na granicy prawa, na granicy łamania prawa, bo gdzieniegdzie natykamy tabliczki informujące nas o tym, że to jest teren prywatny, wstęp zabroniony, grozi zawaleniem. A my wchodzimy jednak, ryzykujemy i wchodzimy. Nie możemy się oprzeć. A już was policja złapała kiedyś? Policja zatrzymała, ale nie w związku z tym, że wchodziliśmy.
Chociaż było to akurat przy tych opuszczonych miejscach. A również mieliśmy sytuację, że po prostu zostaliśmy zgłoszeni przez opiekunów danego terenu. Może nie typowo właściciela, ale opiekunów terenu. Na przykład miałem sytuację z gorzelnią opuszczoną. Opuszczona kilkanaście lat, można powiedzieć, chyba nawet 20. Teren w ogóle nieogrodzony, niezabezpieczony. Każdy ze wsi mógł tam praktycznie się dostać. Wywalone okno już od kilku lat, którym można było spokojnie wejść. No i po prostu ktoś zauważył ten film u mnie na kanale, poznał to miejsce. No i niespodziewanie dostałem wezwanie razem z innymi chłopakami. Dostaliśmy wezwanie na komisariat, aby złożyć zeznania na temat tego, co tam zaszło, nie? Co tam robiliśmy, jak weszliśmy. No i oczywiście niczego nie ukrywamy. Mówimy zawsze prawdę, bo na tym wychodzimy najlepiej. Ale to po świńsku. Tak. No, po świńsku. Żeby zaraz zgłaszać. No niestety tak jest. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że robimy coś złego, a nie robimy coś. Nie robimy nic złego tak naprawdę. Nic nie niszczymy, nie uszkadzamy żadnego wejścia, żadnego okna, żadnego zamka. Wszystko zostawiamy tak, jak należy. A było takie miejsce, co cię szokowało i nie zapomnisz je do końca życia? No jest taki domek, który niestety już jest bardzo notorycznie niszczony i to niedaleko mojej miejscowości. Powiem ci, że domek farmaceutki. Możesz taki odcinek obejrzeć u mnie na kanale. I tam wnętrze, powiem ci, wygląda tak, jakby się naprawdę w czasie. Nic nie było zniszczone. Jakby ktoś na chwilę wyszedł na pole albo gdzieś do szopy i miał za chwilkę wrócić. Takie miałeś wrażenie. No i skąd takie wrażenie się bierze? Miejsce jest opuszczone, że wszystko zostało tak, jak ktoś by miał za chwilkę wrócić. Garki na starym piecu, jakby ktoś miał za chwilkę obiad ugotować. Drzewo na jeszcze w węglarstwie, a te drzewa kilkanaście lat, nie? A co z tą farmaceutką się stało? No, tej historii akurat ci nie opowiem, bo za długo by to trwało i nie chciałbym po prostu Skrócie. zdradzać tutaj. To, co W możesz. skrócie. No po prostu pani farmaceutka była już w podeszłym wieku, zachorowała i zmarło się tej osobie i po prostu ten dom już tak został. Nikt tym domem się nie opiekuje. A rodzinę ona nie miała? No myślę, że każdy z nas ma gdzieś jakąś rodzinę, ale dlaczego nikt się tym nie interesuje, nie mam pojęcia. Może jakiś konflikt rodzinny, może po prostu nie wszystko zostało prawnie unormowane, także ciężko powiedzieć. A miałeś już spotkanie z duchami? Bo miałam z takimi już wywiad, co mieli już spotkanie. Na Urbexie nie, ale w dzieciństwie miałem taką przygodę paranormalną, którą opowiem niedługo w moim nowym odcinku oczywiście, z takiego fajnego domku, w którym znaleźliśmy stary akordeon. Normalnie ten akordeon stał sobie na rozłożonej kanapie. No i klimat był niesamowity. W szopie znaleźliśmy mnóstwo artefaktów, rzeczy takich typowych dla osoby, która zajmuje się magią. Gdzieś na scenie jakiś magik po prostu. No i nadarzyła się okazja, aby po prostu fajnie to przedstawić, opowiedzieć swoją paranormalną historię z dzieciństwa. Także zachęcam osobiście obserwować mój kanał i wysłuchać tej historii, bo jest naprawdę ciekawa. A co, widziałeś tego ducha? Czy czułeś go? Słyszałeś? Powiem ci, że nie wiem, czy to był duch. Na pewno nie było to nic normalnego, bo takie rzeczy normalnie się nie dzieją. Ktoś Ale rzucał w ciebie, przestawiał meble ci? może nie było żadnego rzucania ani przestawiania, ale niektóre przedmioty po prostu się ruszały. A może To ziemia się byłem. zatrzęsła? Nie. Słuchaj, byłem sam z siostrą w domu, rodzice gdzieś wyjechali na jakiś czas. No i po prostu była pewna sytuacja, nie? W której naprawdę ja się przeraziłem i po prostu wyszedłem z domu, bo nie chciałem być w domu, nie? Dopiero jak ochłonąłem i
Zostawiłem tam siostrę, wróciłem do niej po godzinie może. Także było ciekawe przeżycie. Nie odczułem tego fizycznie na skórze, ale wizualnie tego doświadczyłem, nie? Że coś się działo. A w nocy bałeś się spać później? No powiem ci, że tak, bałem się spać. Ale jakoś sobie z tym poradziłem i zasnąłem, bo do tego momentu rodzice wrócili i po prostu wiadomo, jak jest mama i tata w domu, jak jest się dzieckiem, no to jest się spokojniejszym, no nie? Bo ja znam taką osobę, co w jej pokoju obraz świecił i nie było wiadomo czemu. I później, a to się Może. okazało, że za tym obrazem były niemieckie klapsydry jeszcze z wojny II światowej. I może były jakąś farbą fluorescencyjną pomalowane. Nie wiem, mówiła ta osoba, że jej się zawsze takie rzeczy paranormalne przydarzały. No niektóre osoby przyciągają takie sprawy. To nie ma co ukrywać. Niektórzy są, może powiedzieć, nie mogę tego słowa znaleźć, nie pesymistami, tylko osoby, które tak nie wierzą w zjawiska. A czy za granicą też już eksplorowałeś jakieś opuszczone budynki? Nie, za granicą jeszcze nie. Mam takie plany, ale póki co jeszcze w Polsce jest dużo obiektów do zwiedzenia. Nie Czarnobylu byłeś? byłem, miałem takie plany przed odejściem na emeryturę, bo jestem emerytem na chwilę obecną, wojskowym. Policjantem byłeś? A wojskowym, Nie, no to. tak, żołnierzem byłem. No to I szacun. dziękuję, dziękuję. Ale niedługo, tylko można powiedzieć 16 lat się bawiłem w wojsko. Bo chyba idą do wojska, do policji, żeby na szybką emeryturę odejść. Po to idą. No tak, nie ma co ukrywać. No i niestety miałem w planach wyjechać właśnie do Czarnobylu, ale no niestety konflikt na Ukrainie wszystko popsuł. Bo jeszcze są też pokazywali. Ja kiedyś oglądałam opuszczone miejsca, jak pokazywali w telewizji w Ameryce. Też dużo jest tam opuszczonych miejsc. Ale w Europie też Tak. na pewno. Jest dużo takich miejsc. I w takich krajach jak Ameryka Południowa, Hiszpania, Argentyna. Argentyna w sumie w Ameryce Południowej jest, ale no są takie kraje, gdzie można spotkać obiekty rzekomo nawiedzone i rzeczywiście one mogą być nawiedzone. Nie, że coś jest wymyślane, ale mogą być nawiedzone. Są takie więzienia pokazywali, opuszczone w Ameryce. Nie wiem, czy się orientujesz, we Włoszech jest taka fajna wyspa Poveglia. I na tej wyspie jest, ogólnie ta cała wyspa jest opuszczona. I na tej wyspie znajduje się opuszczony szpital psychiatryczny. Kilku polskich YouTuberów już nagrywało tam odcinki. Jak sobie wpiszesz w YouTube nawiedzona wyspa Poveglia we Włoszech, to na pewno ci wyskoczy. Bardzo Spróbuję fajne się z miejsce. nimi skontaktować. Jakiego rodzaju zagrożenia najczęściej spotyka się w trakcie miejskiej eksploracji? W jaki sposób najlepiej się na to przygotować? Największym zagrożeniem jest stan techniczny danego obiektu. Coś nam może spaść na głowę, szkło, kawałki drzewa, betonu. My możemy spaść, może się pod nami zarwać strop. Jeżeli chodzimy po starym, drewnianym budynku, to wiadomo, mogą pod nami deski pęknąć. Druty zbrojeniowe gdzieś mogą wystawać, spadniemy, możemy się nadziać. Ludzie wchodzą na kominy, bo jest też taka dyscyplina jak wspinaczka miejska połączona z urbexem. I nawet u mnie w mieście był przypadek, że chłopak, nawet stoję samochodem blisko tego miejsca na parkingu, są stare zakłady piwowarskie, które już są praktycznie zburzone i ostał się komin. I chłopak z przyjaciółmi przyszli tutaj i nie wiem 19 dlaczego, lat w ale telewizji to było. tak. Niedawno. No, tak. Wszedł na komin i spadł. Nie wiadomo dlaczego. Nigdy się tego nie dowiemy. No ale mówię, to jest też jedno z zagrożeń. Trzeba po prostu mieć chłodny umysł zachować, nie? Trzeba, no nie wiem, każdy jest dorosły, ma swój rozum, trzeba oszacować zagrożenie. Często mogą się kryć jakieś zwierzęta dzikie w takich miejscach. Często
Zwłaszcza w mieście mogą się kryć ludzie bezdomni, którzy mają złe zamiary. Najczęściej akurat nie mają takich. Są nastawieni przyjaźnie, ale no zdarza się, że można trafić na kogoś, kto będzie miał złe zamiary. A ty miałeś już jakieś przygody takie, że na coś się nadziałeś? Kilka razy uderzyłem się w głowę, po prostu za nisko się schylałem. Nie zauważyłem jakiejś wystającej rury czy coś i w głowę po prostu się uderzyłem, ale na szczęście nic poważnego. Nic poważnego. Kilka razy zarwała się pode mną schoda drewniana, ale trzymałem się akurat poręczy dobrze, także nie zjechałem ze schodów. Jakie macie zasady bezpieczeństwa? No na pewno najważniejszą zasadą, jeżeli jedziemy gdzieś daleko, no to spróbować właśnie nie jechać samemu, wziąć kogoś ze sobą, towarzysza. Zawsze wiadomo, razem raczej i zawsze może nam ktoś pomóc, jeżeli ktoś jest blisko nas. Druga sprawa, informować znajomych, gdzie się wybieramy, żeby też wiedzieli, gdzie będziemy. I utrzymywać stały kontakt oczywiście. Przed taką eksploracją, po eksploracji po prostu się kontaktować, że nic nam nie jest. No co, taki najważniejszy środek, jaki ja używam, to gaz pieprzowy. Nawet na zwierzęta się przydaje. Już Osobiście nie miałeś, musiałem czy jeszcze używać. musiałeś popryskać? Na eksploracji nie, ale osobiście w życiu miałem taką okazję. Nie wiem, no. Noże to jedynie zabieramy, jeżeli trzeba coś przeciąć, wiadomo, nie? Jeżeli ktoś się wybiera na jakieś nocowanie w lesie, to wiadomo, można sobie linkę jakąś uciąć czy coś, konserwę otworzyć nożem. Nie akurat do tego, aby kogoś zaatakować, bo wtedy mielibyśmy większe problemy, gdybyśmy użyli noża. Dlatego gaz łzawiący jest chyba taką najlepszą alternatywą. A już spałeś w takim opuszczonym domu? Nie spałem, ale mam taki zamiar nagrać taki odcinek, że sobie nocuję w opuszczonym miejscu. Będzie ciekawie. A jaka idea wam przyświeca? Jaka idea? Taka idea, aby pokazać miejsce, którego jeszcze nikt nie widział. Zrobić takie zdjęcie, którego jeszcze nikt nie zrobił. Bo normalny fotograf, który zajmuje się tylko portretami, nie zrobi takiego kadru. I oczywiście uwiecznić takie miejsce dla potomności. Wymień też najważniejsze zasady urbexu, które powinno się respektować. No to generalnie te, o których wspomniałem wcześniej, a więc nie niszczymy niczego, nie włamujemy się, nie kradniemy, nie śmiecimy, opuszczamy obiekt i zostawiamy go takiego, jaki zastaliśmy w momencie wejścia. Można powiedzieć, że zabieramy tylko ze sobą zdjęcia i wspomnienia, które sami zrobimy, a zostawiamy tylko odciski stóp. I taka główna, można powiedzieć, główne hasło jest takie, że urbex to nie jest wandalizm. I chciałbym, aby po prostu każdy człowiek o tym wiedział i troszkę inaczej na nas patrzał, kiedy pomyśli o urbexie, o osobie, która eksploruje jakieś dane miejsce. Powiem szczerze, że ja nigdy tak nie myślałam. Mnie zawsze ciekawiły takie tajemnicze miejsca. Powiem, a nigdy tak o tych ludziach, co eksplorują, to nie myślałam. Myślałam zawsze, że idą do ciekawości, popatrzeć sobie. No jeżeli ktoś jest ciekawy, no to idzie to zrobić z ciekawości. Ja to robię po to, żeby po prostu uwiecznić to na zdjęciach, mieć fajne zdjęcia, wspomnienia, przeżyć to coś, nie? Bo to jest naprawdę mega sprawa. Jedni lubią, jak to się mówi, rybki, drudzy lubią akwarium i tak to jest. Jedni teściową, drugi synową. Oczywiście. Albo i kuzynkę czasami. No, czasami też. A czy lubisz samotnie eksplorować, czy też z kimś? Nie jestem tutaj ograniczony właśnie co do tego. Jeżeli jest okazja, to idę sam. Jeżeli jest gdzieś blisko i czuję fajny klimat, a jeżeli jest to gdzieś daleko, no to wolę jechać jednak z kimś. Nie lubię podróżować sam.
Nie ma się do kogo odezwać, także zawsze wolę kogoś ze sobą zabrać. Jeżeli jest to blisko, naprawdę na miejscu, gdzieś w promieniu, nie wiem, 50-100 kilometrów, to jak najbardziej sam pojadę. Takie odcinki również na moim kanale można obejrzeć, gdzie sam eksploruję, także naprawdę zapraszam. Jak rodzina reaguje na ten twój sport ekstremalny? Rodzina już się przyzwyczaiła, na początku chętnie ze mną jeździli. No ale po paru sytuacjach, gdzie doszło do konfliktu właśnie z osobą pilnującą, albo ze straszeniem, że zadzwoni się na policję, no to po prostu żona powiedziała, że jednak ona podziękuje, jak chcesz, to sobie jeździ sam. Ja już nie będę jeździła. No chyba, że jest takie miejsce pewne, że można wejść bez problemu, bez żadnego, można w cudzysłowie powiedzieć, przypału, nie? Nie wiem, czy kojarzysz taki polski slasher. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Coś mi mówi, ale nie, teraz już ci nie powiem. Coś w lesie nie zaśnie nikt. No może powiedz coś o tym więcej, bo naprawdę coś mówi, ale nie No, pamiętam. tego filmu wyszły dwie części i tam głównie gra Julia Wieniawa, aktorka, ale rozchodzi się głównie o taką błękitną leśniczówkę. I można powiedzieć, że to chyba było pierwsze miejsce, do którego się udałem i tam pojechałem właśnie z rodzinką, z żoną, z dziećmi. I było naprawdę fajnie. Bardzo ciekawe miejsce, zwłaszcza jeżeli ma się świadomość, że miejsce to było, można powiedzieć, planem filmowym również, nie? A byłeś gdzieś w nawiedzonym jakimś lesie? W lesie nie, ale byłem w kilku obiektach rzekomo nawiedzonych, wiążących się z różnymi legendami odnośnie masonów, paktów z diabłami. Osobiście nie przeżyłem niczego takiego w tych miejscach. Znalazłem te słowo, które mi wyleciało z głowy, że ludzie są sceptycznie nastawieni do zjawisk paranormalnych. No i ja, można powiedzieć, jestem takim półsceptykiem. Musiałbym naprawdę naocznie coś przeżyć, żeby mówić o miejscu, że jest nawiedzone. Bo jeżeli są to tylko legendy, to owszem, można posłużyć się legendami, stworzyć fajny klimat na filmie, pokazać miejsce w takim creepy klimacie, ale jeżeli czegoś na własnej skórze się nie przeżyje, no to raczej nie jestem nastawiony do takich miejsc, że są nawiedzone. To są tylko historie i opowiadania. Co byś chciał na koniec dodać? Na koniec, co bym chciał dodać? Ogólnie fajnie, że zaproponowałaś mi taki wywiad. Chciałbym zachęcić oczywiście Twoich widzów do tego, aby po prostu zajrzeli na mój kanał, zobaczyli, jakie filmy tworzę. Ja Może wkleję akurat. link pod naszą audycją. Okej, fajnie. Mam nadzieję, że większe grono ludzi zainteresuje się tym, co robimy. Podejrzewam, że większość ludzi kojarzy te większe kanały urbexowe, które mają po milion subskrypcji, ale no, jest dużo takich kanałów niszowych, które od niedawna zaczęły nagrywać, a robią naprawdę fajne filmy, także ich też trzeba, moim zdaniem, jakoś promować, szanować za to, co robią, nie patrzeć tylko na to, kto ile ma subskrypcji, bo nie o to chodzi. Są fajne materiały, a na przykład kanał dopiero się wybija. Także trzeba dać szansę takim ludziom też, nie? Mam taki też apel do ludzi, którzy zwiedzają opuszczone miejsca, o to, aby szanowali te miejsca, żeby nie niszczyli niczego, nie malowali sprayami, nie niszczyli, nie wiem, boazerii, drewnianych elementów, mebli. Często w takie miejsca się wchodzi i naprawdę człowiek myśli, że jest elegancko, a to wszystko wygląda jak po jakimś mieście tornada. Nawet byłem w miejscu 2 razy, albo i nawet 3 razy, to za każdym razem widać, jak postępuje po prostu dewastacja takiego miejsca. No i najczęściej winni są temu oczywiście osoby młode, które nie mają co z sobą począć. Także taki apel: nie niszczymy niczego. Nie bądźmy wandalami i szanujmy takie miejsca. Dziękuję Ci, Łukasz, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. No ja również Ciebie pozdrawiam, życzę Ci wielu widzów, wielu subskrybentów, także no i wielu fajnych gości.
Dziękuję. I oczywiście dużo zdrówka i szczęścia. No, tobie też nawzajem.